Magdalena Michalak, dobry wieczór Państwu. Łódzkie organizacje pozarządowe są oburzone, a politycy wczorajsze decyzje prezydent Łodzi nazywają polityczną korupcją. Wczoraj część inicjatorów referendum wycofała się ze zbierania podpisów, a w zamian za to prezydent Łodzi utworzyła Radę Mieszkańców, do której członków nominować będzie tajemnicze stowarzyszenie Teraz Łódź, Katarzyna Majewska i Łukasz Kos. Zarządzenie prezydent Łodzi z 27 marca powołujące Radę Mieszkańców w życie wchodzi jutro. Do zadań Rady należy opiniowanie działań miasta w niemal wszystkich kluczowych sprawach, jak bezpieczeństwo, kultura, zarządzanie drogami czy kontaktem z mieszkańcami. Rada będzie mogła także wytyczać nowe kierunki działań magistratu, a wszystkie wydziały urzędu mają z nią współpracować. To jest ewenement tak naprawdę, że wreszcie mieszkańcy mają coś do powiedzenia, co bardzo przeszkadza różnym grupom, powiem to tak, partyjnym na przykład, może przeszkadzać. Tymi szerokimi uprawnieniami oburzone są jednak nie polityczne, a pozarządowe łódzkie organizacje. Organizacje pozarządowe mówią nie. To po prostu nie może się odbywać w taki sposób. Tym jednym podpisem pod zarządzeniem, czyli pod prawem miejscowym, pani prezydent wyrzuciła do kosza działania kilkudziesięciu organizacji pozarządowych przez ostatnie kilka lat, czyli walkę i o regulamin współpracy, i o Komisję Dialogu Obywatelskiego, a także wszystkie działania, które do tej pory podejmowała Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego. To, co społeczników i polityków oburza najmocniej, to ten zapis. Członków Rady Mieszkańców nominować może tylko jedna osoba. Szef Stowarzyszenia Teraz Łódź, Piotr Joboński. O Teraz Łódź w Łodzi do niedawna nikt nie słyszał. Na stronie internetowej nie ma nawet informacji, gdzie fizycznie stowarzyszenie się znajduje. Jest za to wykaz stawek. Aby być członkiem tej organizacji, trzeba zapłacić od 25 do 5 tysięcy złotych miesięcznie. A i tak nie ma się niemal żadnych praw. Jabłoński, jak ustaliliśmy, pochodzi z Warszawy. W Łodzi wraz z żoną zarządza prywatną kamienicą na ulicy Targowej. Okazuje się, że właśnie tu znajduje się jego stowarzyszenie. A można stąd puścić? No ale znajduje się w tym budynku. Jakie to ma znaczenie w tym miejscu? Chcesz stąd rozmawiać? Piotr Jabłoński nie potrafił odpowiedzieć na szereg naszych pytań. Między innymi skąd tak wysokie stawki członkowskie? Tak ustawię, że no tak jest ustalone. Ani ilu jest członków stowarzyszenia. Powiedział tylko, że jednym z nich jest Piotr Biliński. Ten jednak o niczym nie wiedział i kategorycznie te informacje zdementował. Kto jeszcze jest członkiem stowarzyszenia Teraz Łódź? Są różne osoby. Na przykład jakie? No, wymieniłem nazwisko. Okazało się, że on nie jest. Może ktoś inny jest. Na podstawie takiej, że pan Piotr Biliński twierdzi, nie przysłał żadnej informacji, że występuje ze stowarzyszenia. A ktoś jeszcze inny jest członkiem stowarzyszenia? Może pan to powiedzieć widzom? No nie wiem, być może pan Piotr Biliński zrezygnuje z członka. To się inny... W chwili obecnej, tak? Stowarzyszenie ma paru członków, tak? Na kolejne nasze pytanie pan Jabłoński nie chciał już odpowiadać i przestał odbierać nasze telefony. Powołanie tej rady pokazuje, jakie były właściwe intencje organizatorów referendum, którzy wykorzystali niezadowolenie części mieszkańców, żeby załatwić swoje małe interesy i tego nie bałeś się powiedzieć. Jestem bardzo krytyczny wobec tego zarządzenia. W Łodzi działa Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego. Rada Miejska przyjęła program współpracy z trzecim sektorem, który reguluje te relacje, wskazuje tryb konsultacji, sposób, a także przedmiot konsultacji. To zarządzenie wydaje się stoi całkowicie obok tych regulacji. Pani prezydent Zdanowska podczas ważnej sesji Rady Miejskiej zaprosiła część, podkreślam, część inicjatorów referendum i przez 3 godziny dobijała targu. Po czym po 3 godzinach wyszła z częścią inicjatorów i oznajmiła mieszkańcom Łodzi, dobiłam targu politycznego. To nie był dobry ruch. Przede wszystkim dostali oszukani łodzianie. Dzisiaj osoby, które zbierają podpisy, straciły wiarygodność w stosunku do tych, którzy udzielili im dotychczas wsparcia. Pani prezydent powinna przemyśleć, czy dalej ma mandat społeczny do tego, by sprawować rządy w Łodzi. Moim zdaniem takiego mandatu dzisiaj już nie ma. Prezydent Łodzi nie chciała dziś odpowiedzieć na nasze pytania ani o Rady Mieszkańców, ani o Stowarzyszenie Teraz Łódź. Biuro Prasowe Magistratu przesłało jedynie komunikat. Rada Mieszkańców Miasta Łodzi jest dodatkowym forum kontaktu Urzędu Miasta z mieszkańcami. Rada będzie działać społecznie, z działalnością w Radzie nie wiążą się żadne przywileje ani wynagrodzenie. Żądanie podania się prezydenta miasta do dymisji jest niepoważne i nieodpowiedzialne. Sprzeciw opozycji wobec powołania społecznego organu doradczego jest przykładem wykorzystywania każdej okazji do ataku na władze miasta. Mimo rozłamu w grupie organizującej referendum, wciąż trwa zbieranie podpisów pod takim wnioskiem.